Przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii Łukasza. Lukas, aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 10. 10 rozdział. Wir lesen die Verse 25 bis 37. Od 25 do 37 wiersza. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 25 wiersz. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus nawiązując do tego rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który ulitował się nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. Barmherzigkeit, welch ein wunderbares Wort. Miłosierdzie, cóż za wspaniałe słowo. Wir haben gebetet, dass wir Manna, Wort Gottes, als Speise haben möchten. W modlitwie mogliśmy słyszeć, że chcemy mieć mannę jako to pożywienie, jako to Słowo Boże dla nas. Eine Speise, die das Volk Gottes in der Wüste kriegte. Był to pokarm, który lud Boży otrzymał na pustyni. Und jeder musste das morgens einsammeln. I każdy musiał z rana to zbierać. Und für jeden Tag eine Portion aufsammeln. I każdego dnia musiał zebrać pewną porcję. Und essen. I zjeść. Das war die Speise für die Wüste. To był pokarm na pustyni. Wir haben heute die Speise in Form des Wortes Gottes. My dzisiaj mamy ten pokarm w postaci Słowa Bożego. Geistliche Speise. Duchowy pokarm. Und welche Speise ist köstlicher als direkte Rede des Herrn Jesus? A jakiż pokarm może być bardziej kosztowny niż bezpośrednia mowa Pana Jezusa? Wir haben hier einen Abschnitt gelesen, der vielen bekannt ist. Czytaliśmy urywek, który wielu jest znany. Vielleicht ist er dir sogar schon ein bisschen eklig geworden. Może i co niektórzy już mają dosyć czytania tego odcinka. Weil du das so lange schon gelesen hast. Bo tak wiele razy już go czytaliśmy. Aber lass uns die Worte Gottes einmal als Worte Gottes aufnehmen. Ale chciejmy wziąć Słowo Boże jako właśnie czyste Słowo Boże. Wir haben von einem gewissen Gesetzgelehrten gelesen in Vers 25. W 25 wierszu czytaliśmy o pewnym uczonym w zakonie. Dem brannte eine Frage auf dem Herzen. Który miał takie palące serce, palące pytanie, czy takie pytanie w swoim sercu. Er sagte: Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? I stawia pytanie: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Gibt's die Frage heute noch? Czy takie pytanie i dzisiaj nie istnieje? Letzten Sonntag war ich mit meiner Familie abends aus New York in der U-Bahn gefahren. Tydzień temu razem z rodziną miałem okazję czy możliwość jechać metrem w Nowym Jorku. Die U-Bahn war brechend voll. Było przepełnione to metro. Und plötzlich stellten sich 2 Studenten vor uns. I nagle stanęło przed nami 2 studentów. Und sie unterhielten sich über die Predigt, die sie gehört hatten. I rozmawiali ze sobą o jakimś kazaniu, które słyszeli. Wir hörten schweigend zu. Myśmy w ciszy przysłuchiwali się. Und der eine Student sagte: Das war eine der 3 besten Predigten, die ich in meinem Leben bisher gehört habe. I jeden z nich powiedział: To kazanie to było jednym z 3 najlepszych, jakie w swoim życiu słyszałem. Wir kriegten lange Ohren.
I nas to bardzo zaciekawiło. Kriegten nicht alles mit, weil das so rappelte. Nie wszystko mogliśmy dobrze słyszeć, bo był szum. Ging unter den Hudson River drunter mich. I przeszliśmy pod rzeką. Przejechaliśmy pod rzeką. Aber sie hatten eine Predigt gehört über den Hiob. Ale usłyszeliśmy, że rozmawiali o kazaniu na temat Joba. Sie unterhielten sich über die Predigt, die sie gerade gehört hatten. I właśnie ich zajmowała ta rozmowa tym kazaniem, które przed chwilą mogli słyszeć. Und waren begeistert von dem Worte Gottes. I byli zachwyceni Słowem Bożym. Wir mussten aussteigen. Musieliśmy wysiąść. Und konnten noch Gottes Segen wünschen. I mogliśmy życzyć błogosławieństwa Bożego. Und auch ein Bekenntnis geben, dass wir Kinder Gottes waren. I mogliśmy też dać świadectwo, że też jesteśmy dziećmi Bożymi. Und wisst ihr, was die Studenten sagten? I wiecie, co powiedzieli ci studenci? Wir haben ewiges Leben in dem Herrn Jesus Christus. Mamy życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie. So ein Zeugnis in der U-Bahn von New York. Takie świadectwo mogliśmy słyszeć też w metrze w Nowym Jorku. Hast du schon ewiges Leben? Czy ty masz życie wieczne? Du kannst das haben. Możesz je mieć. Der Gesetzgelehrte wusste nicht, wie das tun sollte. Ten uczony w piśmie nie wiedział, w jaki sposób to uczynić. Was tun sollte, ewiges Leben zu erben. Co ma zrobić, aby to życie wieczne dostąpić albo dostać? Viele Menschen quälen sich damit ab, etwas zu tun, ewiges Leben zu erben. Wielu ludzi zadaje sobie wielki trud, by coś uczynić, aby otrzymać, dostać to życie wieczne. Und der Herr Jesus gibt uns in gerade diesem Kapitel das nicht umsonst. I właśnie w tym rozdziale Pan Jezus podaje nam to nie na darmo. Er sagt sogar, und siehe ein gewisser Gesetzgelehrter. I ten wiersz zaczyna się słowami, a oto pewien uczony. Er führt unsere ganze Aufmerksamkeit auf diesen einen Mann. I cała nasza uwaga jest skupiona na tym właśnie człowieku. Und dieser Mann hatte die Eigenschaft aufzustehen. I ten cechą tego człowieka było to, by wstać i się zapytać. Vor dem Lehrer der Lehrer. Zapytać się przed tym nauczycielem nauczycieli. Und die Schrift sagt sogar, dass ihn versuchte. A pismo mówi, że wystawił go na próbę. Vielleicht hast du das auch schon mal getan. Może i ty to już też uczyniłeś. Vielleicht auch nur so ein bisschen indirekt. Może uczyniłeś to, czy czyniłeś to w sposób taki niebezpośredni? Dann ist dieser Gesetzgelehrte für dich vielleicht heute die Lektion. To może ten uczony w piśmie będzie dla ciebie taką lekcją. Er stellte sich vor den Herrn und versuchte ihn. On stanął przed Panem i próbuje go. Das Volk Israel hat das auch in der Wüste getan. Dokładnie tak samo czynił lud izraelski na pustyni. Sie haben Gott versucht. Oni wystawiali Boga na próbę albo kusili go. Und was passierte? I co stało się? Alle gemusterten bis auf zwei mussten in der Wüste sterben. Wszyscy, którzy byli mężczyzn czy mężni, czy już dorośli, musieli umrzeć na pustyni z wyjątkiem dwóch. Nur Josua und Kaleb kamen in das gelobte Land. Tylko Josue i Kaleb weszli do tego obiecanego kraju. Der Herr Jesus geht auf die Fragen dieses Gesetzgelehrten ein. I Pan Jezus podejmuje to pytanie tego uczonego w zakonie. Vielleicht kriegst du auch mal eine Frage. Może i ty dostajesz jakieś pytanie, otrzymujesz. Hörst du die Frage gut an? Czy słuchasz dobrze tego pytania? Oder ist das so wie geht es dir und wir gehen schon weiter? A może to tak jest, jak ci się powodzi, jak się masz i po prostu tak przechodzimy mimo chodem nad tym. Das Wort Gottes ist lebendig heute noch. Słowo Boże jest dzisiaj żywe. Der Herr Jesus, das ist Vers 26, er sprach zu ihm. 26. wiersz, Pan Jezus zaś rzekł do niego. Er spricht ihn direkt an. On bezpośrednio do każdego, do ciebie przemawia. Natürlich wusste er, dass er Gesetzgelehrter war. Oczywiście, Pan Jezus dokładnie wiedział, że on jest uczonym w zakonie. Wenn wir mit unseren Mitmenschen sprechen, wissen wir nicht alles. Jeśli my rozmawiamy z naszym towarzyszem, to nie wszystko wiemy. Aber auch der Herr Jesus formuliert eine Frage in dieser Begegnung. Ale i również Pan Jezus formułuje pytanie. Er kommt nicht direkt mit einer Antwort. Nie odpowiada od razu bezpośrednio. Und lässt ihn stehen, diesen Gesetzgelehrten. I pozwala, by on chwilkę poczekał. Nein, er öffnet das Herz.
I Pan otwiera to, nie pozwala, by on czekał też, ale otwiera jego serce. Indem er diese beachtliche Frage stellt, was steht in dem Gesetz geschrieben? I stawia mu to pytanie, co napisano w zakonie? Das sollte doch ein Gesetzgelehrter wenigstens wissen. Jeśli jest o nim napisane, uczony w zakonie, to w zasadzie powinien to wiedzieć. Er kannte doch das Gesetz. Przecież musiał znać zakon. Aber der Herr Jesus drückt sofort dahinter eine zweite Frage. Ale Pan Jezus dodaje tutaj natychmiast drugie pytanie. Er fragt, wie liest du? Jak czytasz? Nicht, was liest du? Nie, Pan nie pyta go, co czytasz? Er sagt auch nicht, wie lest ihr? Nie mówi, jak wy czytacie. Sondern ganz individuell, wie liest du? Ale bardzo indywidualnie, jak ty czytasz? Auch wir sind aufgefordert, die Schrift zu lesen. Również i to jest takie wezwanie do nas, byśmy czytali Pismo. Und wir haben eine große Freude, gerade auf dieser Konferenz das Wort Gottes zu hören. I mamy wielką radość, że tutaj na tej konferencji też możemy słyszeć Słowo Boże. Und wir haben große Freude zu sehen, wie reich die Schrift ist. I możemy też to widzieć, jak obfite i bogate jest Pismo. Aber es ist schon interessant. Ale ciekawym jest, wie liest du? Jak ty czytasz Pismo? Und das Ganze ist insofern wichtig zu sehen. I to całe ważne jest, byśmy zauważali, dass jedes Wort seine Bedeutung hat, auch in diesem Abschnitt. Że każde słowo ma swoje znaczenie, również i w tym urywku. Wenn wir diesen Abschnitt oberflächlich lesen, jeśli byśmy ten urywek przeczytali tak tylko powierzchownie, dann wissen wir sofort, dass wir Barmherzigkeit üben sollen. To natychmiast będziemy wiedzieli, że mamy wykonywać miłosierdzie. Das steht auch in bald jedem Kinderbuch drin. I to jest w każdej książeczce dla dzieci. Da sind wir schnell mit fertig. I temat załatwiony. Barmherzigkeit üben. Miłosierdzie. Aber der Herr Jesus zeigt diesem Gesetzgelehrten, wie liest du die Schrift? Ale Pan Jezus pokazuje temu uczonemu w zakonie, czy w piśmie, jak ty czytasz. Jak ty czytasz? Lass uns heute mal lesen, wie wir die Schrift lesen. Zechciejmy to przeczytać tak, jak my czytamy Pismo. Und der Schriftgelehrte sagt, er antwortet und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. I on mu odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Wir haben hier in der deutschen Anmerkung zwei Stellen aus 5. und 3. Mose, wo er das rauszitiert. Mamy tutaj w odnośniku dwa miejsca, z których on to cytuje, z 5. i 3. Mojżeszowej. Vielleicht liest du die Stelle dann. In Polen haben sie das auch. Piąta Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 wiersz. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. I 3 Mojżeszowa, 19:18. Końcówka. Lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Hier werden vier Eigenschaften, vier Dinge genannt, aus denen wir den Herrn lieben sollen. Tu są cztery cechy nazwane, którymi czy za pomocą których mamy miłować Pana. Und zwar aus dem ganzen Herzen, po pierwsze z całego serca, aus der ganzen Seele, z całej duszy, aus der ganzen Kraft, z całej siły, aus dem ganzen Verstand. I z całej myśli albo rozumu. Ist das vielleicht eine Andeutung, wie der Herr Jesus uns dargestellt wird in den vier Evangelien? Czyż to nie jest wskazówka na to, jak nam jest Pan Jezus przedstawiany w czterech Ewangeliach? Wie wird das Herz gerade beschrieben im Johannesevangelium des Herrn Jesus? Jak serce Pana Jezusa jest opisane w Ewangelii Jana? Wie die Seele gerade im Lukasevangelium? Jak dusza w Ewangelii Łukasza? Wie die Kraft gerade im Matthäusevangelium? Jego siła w Ewangelii Mateusza. Und der Verstand gerade im Markus-Evangelium. I jego myśli w Ewangelii Marka. Die Schrift zeigt immer auf ihn hin, unseren geliebten Herrn. Pismo zawsze wskazuje na niego, naszego umiłowanego Pana.
Und so sollen wir, wie der Herr geliebt hat, auch wir lieben. I tak jak Pan umiłował, tak i my winniśmy miłować. Aber der Gesetzgelehrte fügt noch richtig hinzu und deinen Nächsten wie dich selbst. Ale do tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, ten uczony w piśmie dodaje, a bliźniego swego jak siebie samego. Das, was gerade in der Apostelgeschichte uns vorgeschrieben wird. To, co też właśnie mamy zapisane w Dziejach Apostolskich. Wie wir einander zu lieben haben. W jaki sposób my mamy się wzajemnie miłować. Und der Herr Jesus würdigt diese richtige Antwort, indem er sagt, du hast recht geantwortet. I Pan Jezus uznaje i przyznaje, że to jest dobra odpowiedź. Aber er fügt da etwas hinzu. Tu dies. Ale dodaje coś do tego. Czyń to. Er sollte das tun. On ma to wykonywać. Und du wirst leben. A będziesz żył. Eine Voraussetzung, die der Herr Jesus hier gibt. Ten warunek, który Pan daje. Weil er genau auf das antwortet, was in Vers 25 der Gesetzgelehrte sagt. Bo tu on odpowiada dokładnie na to, co w 25 wierszu, jakie było pytanie. Was muss ich tun? Co mam czynić? Tue dies und du wirst leben. Czyń to, a będziesz żył. Wenn wir den Herrn fragen, was wir tun müssen, jeśli my zadajemy Panu pytanie, co mamy czynić, dann sagt er uns, was wir zu tun haben. To on nam mówi, co mamy wykonać. Aber der Gesetzgelehrte ist noch nicht fertig. Ale ten uczony w piśmie czy w zakonie jeszcze nie skończył. Er will sich selbst rechtfertigen. On chce się sam usprawiedliwić. Vielleicht sehen wir uns selbst darin wieder. Może każdy z nas może siebie widzieć w tym właśnie wierszu. Wir sind doch sauber. Przecież jesteśmy czyści. Er sagt zu dem Herrn Jesus. I mówi do Pana Jezusa. Und damit kommt seine Versuchung richtig zum Vorschein. I tutaj mamy tą jego próbę, to w jaki sposób on Pana chciał wypróbować. Wer ist mein Nächster? A kto jest bliźnim moim? Lass uns mal selbst jetzt diese Frage stellen. Wer ist mein Nächster? Postawmy każdy sobie to pytanie. Kto jest moim bliźnim? Die Gesetzgelehrten zu dem Zeitpunkt, uczeni w zakonie w tym czasie, hatten viel darüber nachgesonnen, wer der Nächste war. Oni bardzo sobie, bardzo wiele czasu poświęcali nad, i rozmyślali nad tym, kto to jest ten bliźni. Konnten das die Samariter sein? Czy mogliby nimi być ci Samarytanie? Oder waren sie nur aus dem Volk der Juden? Albo tym bliźnim to można określić kogoś tylko i wyłącznie z ludu żydowskiego? Galt es vielleicht sogar für die Ausländer? Czy może obcokrajowcy? Was war mit den Galiläern? Co z tymi Galilejczykami? Die Gesetzgelehrten hatten sich alles Mögliche überlegt. Ci właśnie uczeni w zakonie przemyśliwali każdą możliwą odpowiedź. Und scheinbar war auch dieser Gesetzgelehrte in seinen Gedanken damit beschäftigt. I wydaje się, że i ten uczony w zakonie też był zajęty tymi myślami i tą sprawą. Mit wem soll ich denn jetzt lieben? Kogo ja mam miłować? Wer ist wirklich der Gegenstand meiner Liebe? Kto może być tym przedmiotem mojej miłości? Darf ich wirklich den Nachbarn lieben? Czy mogę naprawdę mojego sąsiada miłować? 2 Mose 12 sagt, der Nächste an deinem Haus. Druga Mojżeszowa 12 mówi, najbliższy sąsiad twojego domu. Als es um das Passa ging, das Passa zu feiern. Jeśli chodziło tam o, tam jest mowa o obchodzeniu Paschy. Das nächste Haus. Ten najbliższy dom. Und wenn wir den Ausdruck der Nächste ganz normal betrachten. A jeśli będziemy to wyrażenie twój najbliższy normalnie rozważać. Dann ist es der geografisch am nächsten stehende. To jeśli chodzi o ten aspekt geograficzny, to jest ten, który najbliżej ciebie się znajduje. Oder ist es der verwandtschaftlich am nächsten stehende. Albo może to jest ten też, kto rodzinnie najbliższy jest tobie. Oder vielleicht dem im Alter am nächsten stehende. Albo może to będzie ten, kto najstarszy jest wiekiem i najbliżej ciebie jest. So haben die Gesetzgelehrten gedacht. W ten sposób właśnie rozmyśliwali ci uczeni w zakonie. Und wenn ihr heute mal mit Juden spricht, a gdybyście dzisiaj porozmawiali z Żydami, dann ist das heute immer noch so. To po dziś dzień mają ten dylemat. Die können in Gedanken so verwirrt denken. Oni w swoich myślach potrafią tak za wile sięgać, da kommen wir gar nicht hin. Że nie jesteśmy w stanie podążać ich myślami.
Dann ist es gut zu sehen, wie der Herr Jesus antwortet. I wtedy jest dobrze zwrócić uwagę na to, jak odpowiada Pan Jezus. Ich möchte kurz auf dieses wunderbare Gleichnis eingehen. I krótko chciałbym coś na temat tego podobieństwa powiedzieć. Es ist ein wunderbares Gleichnis. Jest to wspaniałe i cudowne podobieństwo. Denn der Herr Jesus legt einige wunde Punkte offen. Bo Pan Jezus otwiera tutaj takie wspaniałe rzeczy, punkty. Vielleicht ist das einer deiner wunden Punkte oder meiner wunden Punkte. Może to jest taki jeden z tych punktów, które mnie trapią, czy słabości, które, w których jestem słaby. Er sagt, ein gewisser Mensch ging. On mówi, pewien człowiek szedł. Und der Gesetzgelehrte wusste ganz genau, ein gewisser Mensch, das bin ich. I ten uczony w zakonie dokładnie wiedział, ten pewien człowiek to jestem ja. Wir verstehen das vielleicht nicht so direkt. Może my tego nie rozumiemy tak bezpośrednio. Aber der Gesetzgelehrte wusste ganz genau, ich bin damit gemeint. Ale on dokładnie wiedział, że tu jest mowa o mnie. Und so dürfen wir die Schrift lesen. I w ten sposób właśnie możemy czytać pismo. Wenn da ein gewisser Mensch steht, jeśli jest mowa pewien człowiek, dann bist du damit gemeint. To jest mowa o tobie. Ob du jetzt 6 Jahre alt bist oder 60 Jahre alt bist. Obojętne, czy ty masz teraz 6 lat, czy też 60. Ob junge oder Mädchen. Czy chłopak, chłopiec, czy dziewczynka. So spricht das Wort Gottes heute noch zu uns. Tak też mówi Słowo Boże i po dziś dzień do nas. Und er beschreibt dort einen Menschen, der von Jerusalem nach Jericho hinabging. Opisuje tutaj człowieka, który szedł z Jerozolimy do Jerycha. Die geografische Höhe und Tiefe, ta geograficzna wyżyna i nizina, hat immer eine geistliche Bedeutung, auch in der Höhe und in der Tiefe. Również ma duchowe znaczenie, gdy jesteśmy na tej duchowej wyżynie albo nizinie. Jerusalem liegt auf einem Berg. Jerozolima leży na górze. Jericho liegt im Jordantal. Jericho leży w tej dolinie rzeki Jordan. Viele Meter unter dem Meeresspiegel. Wiele metrów poniżej poziomu morza. Wenn nicht sogar die tiefste Stadt der ganzen Welt. To jest też, to można powiedzieć, najniżej położone miasto na świecie. Eine Stadt, die verflucht worden ist. Jest to miasto, które zostało przeklęte. Als sie durch den Obersten des Heeres Gottes, gdy oni przez tego najwyższego zastępu Pana persönlich vernichtet wurde in der Zeit von Josua, w czasach Jozuego to miasto zostało zniszczone, dann wurde gesagt, dass sie nicht wieder aufgebaut werden sollte. Wtedy Pan powiedział, to miasto ma nie być odbudowywane. Und wer es tun würde, der würde mit seinem ältesten und jüngsten Sohn damit bezahlen. A kto to zrobi, to zapłaci swoim najstarszym, najmłodszym synem. Eine Stadt des Fluches. Miasto przekleństwa. Eine vernichtete Stadt. Zniszczone miasto. Eine Stadt, aus der Gnade leuchtet. Miasto, z którego promieniuje łaska. Eine Stadt, aus der diese Rahab kam. Miasto, z którego pochodziła Rahab. Eine Hure, która była nierządnicą. Und sie ist in Matthäus 1 aufgenommen in das Geschlechtsregister unseres Herrn. A w Mateusza 1 ona jest, występuje w rodowodzie. Wie gewaltig groß. Jakże wielkie to jest. Aber Jericho wurde wieder aufgebaut. Wir können das in 1. Könige nachlesen. Jericho wurde wieder aufgebaut als Stadt. Ale Jericho zostało jako miasto odbudowane, w królewskich księgach możemy to czytać. Und diese Stadt gibt es bis heute. I to miasto istnieje po dziś dzień. Eine Stadt dort nahe am Toten Meer. Miasto, które jest bardzo blisko położone Morza Martwego. Eine Stadt des Fluches. Miasto przekleństwa. Und da ist dieser gewisser Mensch auf dem Weg hin. I ten człowiek idzie na tej drodze z jednego do drugiego miasta. Jeder, der einmal in Jerusalem gewesen ist. Każdy, kto kiedykolwiek był w Jerozolimie. Ich meine gerade von den Juden. Ja mam na myśli tutaj Żydów. Von den Israeliten. Izraelitów. Der wusste, dass da der Tempel stand. Każdy wiedział, że w tym mieście jest świątynia. Das war dieser Ort, wo der Herr verheißen hatte, seinen Namen wohnen zu lassen. To było to miejsce, w którym Pan obiecał, że jego imię będzie tam mieszkało. Wer Freude daran hat, der bleibt immer in Jerusalem. Kto ma radość w tym, ten zawsze pozostanie w Jerozolimie. In diesem Ort der Grundlage des Friedens. To miasto, które jest podłożem pokoju. Aber dieser Mensch ging
hinab nach Jericho. Ale ten człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Das ist auch heute noch ein steiler Weg. To i po dziś dzień jest taka stroma droga. Ist eine Wüste. Pustynia, pustynna. Voller Räuber. Pełna zbójców. Und diesen Weg ging dieser gewisse Mensch hinab. I właśnie tą drogą ten człowiek schodził. Überall, wo wir das Wort hinab lesen, wszędzie, gdzie czytamy to słowo schodził, da geht es auch moralisch hinab. Dokładnie tam też chodzi o tą stronę moralną, że też staczamy się. Und als er dort hinab geht, da fällt er unter Räuber. I gdy on szedł, to napadli go zbójcy. Und die Räuber gucken sich das nicht nur an. I oni nie tylko opatrzyli, sie ziehen ihn aus, ale poranili, sie versetzen ihm Schläge, pobili go, sie gehen weg, i zostawili, odeszli, und ließen ihn halb tot liegen. I zostawili go na pół umarłego. Schreckliches Bild. Straszny obraz. Vielleicht bist du auf diesem Weg gerade hinab. Może ty też jesteś na tej drodze w dół. Auf diesem Weg sind Räuber. Na tej drodze są zbójcy. Die werden dich früher oder später finden. Którzy wcześniej czy później znajdą cię. Und möge Gott dich bewahren, dass sie nicht alle diese Dinge mit dir tun. I oby cię Bóg zachował, aby oni nie uczynili ci tych rzeczy, które tutaj czytamy. Kehre um nach Jerusalem. Zawróć do Jerozolimy. Oder du wirst irgendwann halb tot sein. Albo kiedyś będziesz na pewno półumarły. Ich weiß nicht, ob die Kinder wissen, was halb tot ist. Nie wiem, czy dzieci rozumieją to wyrażenie na półumarły. Ich weiß das wirklich nicht, was das ist. Ja tak naprawdę też tego nie rozumiem w pełni. Entweder ist einer tot oder lebend. Halb tot kenne ich nicht. Albo jest ktoś żywy, albo martwy. Nie ma czegoś takiego jak półumarły. Aber die Schrift spricht davon, dass einer halb tot ist. Ale Pismo mówi o tym, że ktoś jest na pół umarły. Und der Epheserbrief sagt uns in Epheser 2, dass wir tot waren in unseren Vergehungen und Sünden. I list Efezjan, drugi rozdział, pokazuje nam, że my byliśmy umarli w grzechach naszych. Ein Bild von mir. Mój obraz. Tot. Umarły. Ja, hier wird er als halbtot beschrieben. Ale tu jest opisany jako pół umarły. Und sie ließen ihn halbtot liegen. Zostawiając go na pół umarłego. Vor kurzem habe ich einen Gläubigen kennengelernt. Jakiś czas temu poznałem pewnego wierzącego. Der war von der Fußsohle bis zum Scheitel tätowiert. Który był całe ciało miał wytatuowane. Der hatte nicht nur Alkohol und Nikotin als Drogen durch. On był w tych nie tylko był uzależniony od alkoholu i nikotyny, sondern Marihuana, Heroin und alle Sorten von Tabletten. Ale również i te wszelkie najgorsze narkotyki. Und als er sich den letzten Schuss gegeben hatte, i gdy on sobie wziął tę ostatnią dawkę, da ist er in den Wald gegangen, poszedł do lasu und hat nur gebetet, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann lass mich sterben. I wyrażał w swojej modlitwie: Boże, jeśli Ty naprawdę jesteś, to pozwól, że to, albo to pozwól, żebym umarł. Halb tot. Na wpół umarły. Und Gott hat sich in diesem Zustand ihm gezeigt. I Bóg mu się pokazał. Er hat eine Bibel gekriegt. Otrzymał Biblię. Und ist in eine Entzugsstation gekommen. I doszedł, czy poszedł do, na dworzec. Und hat den Herrn gefunden. Poszedł do ośrodka dla uzależnionych. Hat den Herrn gefunden. Znalazł Pana. Und als er sich bekehrt hatte, hat er zuerst sich der Polizei gemeldet. I gdy się nawrócił do Pana, to pierwsze co zrobił, zgłosił się na policję. Ein Jahr freiwillig in den Knast. Dobrowolnie rok w więzieniu, czyli jakby poddał się karze. Er sagte, es waren meine schönsten Stunden. I powiedział, że to były moje najpiękniejsze godziny. Jeden Morgen 6 Uhr war ein Kollege da, wir haben die Bibel studiert. Miałem kolegę, z którym co dzień rano od 6 studiowaliśmy Biblię. Und jetzt ist ein Zeuge für Christus. I teraz jest on świadkiem dla Chrystusa. Er geht zur Polizei und spricht mit dem Polizeivorgesetzten. I gdy poszedł na tą policję, to rozmawiał z przełożonym, der ihn schon 23 Mal festgenommen hatte.
z tym, który go 23 razy łapał czy więził. Aber jetzt, damit anderen, die unter Drogen stehen, helfen kann, da rauszukommen. Ale on teraz pomaga tym innym, którzy są uzależnieni od narkotyków, on im pomaga wyjść z tego nałogu. Halb tot und wieder lebendig. Na pół umarły i teraz żywy. Hier dieser Mann, der unter die Räuber gefallen war. Tutaj ten człowiek, którego napadli ci zbójcy, liegt dort und es kommt von ungefähr ein gewisser Priester jenen Weg hinab. Leży tam i tą drogą idzie kapłan. Pewien kapłan. Von ungefähr meint eigentlich zufällig. Tu jest napisane przypadkowo. Aber das war nicht, dass das ohne das Zufallen des Herrn war. Ale to nie był ten przypadek, jak my to rozumujemy, często taki zupełny przypadek. Da kam ein Priester. I że Pan tego akurat użył w tej historii. Kapłan. Und dieser Priester ging genau den gleichen Weg hinab. I ten kapłan idzie dokładnie tą samą drogą w dół. Vielleicht bist du so ein Priester. Może i ty jesteś takim kapłanem. Kannst die herrlichen Lieder vorhin, kannst du alle mitsingen als Priester. Może znasz wszystkie pieśni, potrafisz je śpiewać, jako ten właśnie kapłan. Aber der Herr stellt hier einen gewissen Priester vor. Ale Pan tutaj przedstawia pewnego kapłana, der den gleichen Weg hinab geht. Który idzie tą samą drogą na dół. Ihr Priester habt Dienst im Heiligtum, im Tempel in Jerusalem. Kapłani mają służbę w świątyni, w tym domu w Jerozolimie. Was hast du auf dem Weg nach Jericho zu suchen? Czego ty szukasz w tej drodze do Jerycha? Und dann nimmst du noch dein Gesetz mit? I bierzesz jeszcze swój zakon? Und du siehst diesen halbtoten Menschen natürlich als toten Menschen an. I widzisz tego pół umarłego człowieka i zostawiasz go jako umarłego. Und deshalb hat einen großen Bogen darum gemacht. I dlatego właśnie on zrobił taki, minął go szerokim łukiem. Priester sollen Gott dienen. Kapłani powinni służyć Bogu. Priester sollen Gott Anbetung bringen. Kapłani powinni Bogu przynosić uwielbienie. Und nicht weggehen in eine verfluchte Stadt. A nie odchodzić do tego przeklętego miasta. Ja, wenn du dann jemanden siehst, dann ist der Tod für dich. Tak, jeśli tak widzisz kogoś w takim stanie, to jest on dla ciebie umarły. Dann kannst du auf einmal dein Gesetz rausziehen und sagen, dann werde ich verunreinigt. Możesz wyciągnąć swój zakon i powiedzieć, no jakbym się go dotknął, to będę nieczysty. Und wenn das ein Priester tut, jeśli to czyni kapłan, dann ist oft der Levit nicht weit weg. To wtedy Lewita jest niedaleko od niego. Die Leviten halfen damals im Tempeldienst. Lewici pomagali w tej służbie świątynnej. Und sie sollten auch das Wort Gottes predigen. I oni też mieli głosić Słowo Boże. Und auch gelangte ebenso an diesen Ort. I tak samo przeszedł właśnie ten Lewita. An den Weg, an diesen einen unter die Menschen, unter die Räuber gefallenen Menschen. Przeszedł obok tego człowieka pobitego i obrabowanego. Auch sieht diesen toten Menschen. Również i on widzi tego umarłego. Er geht an der entgegengesetzten Seite vorbei. Przeszedł na drugą stronę. Weit weg von diesem verunreinigten. By jak najdalej iść obok tego nieczystego. Wie schön, wenn wir dann in Vers 33 lesen. Aber ein gewisser Samariter. A w 33 wierszu, jakże to jest piękne, gdy czytamy, pewien Samarytanin zaś. Der Herr Jesus malt hier einen Samariter vor. Pan Jezus przed naszymi oczami maluje obraz Samarytanina. Sie waren gehasst, gerade von den Gesetzgebern. Oni byli znienawidzeni, szczególnie przez tych uczonych. Und wo kam der her? I skąd on przyszedł? Wo ging der hin? Dokąd szedł? Ist nicht herrlich, wie der Herr das formuliert? Czyż to nie jest piękne, jak Pan to formułuje? Aber war auf der Reise. On był w podróży. Die Juden hatten den Herrn Jesus selbst als Samariter bezeichnet. Żydzi sami nazwali Pana Jezusa Samarytaninem. War auch auf der Reise. On też był w tej podróży. Und wir wissen, dass gerade im Lukas Evangelium ab Kapitel 9 i wiemy, że w Ewangelii Łukasza od 9 rozdziału der Herr Jesus auf der Reise war nach Jerusalem. Pan Jezus był w tej podróży do Jerozolimy. Hatte dieses eine Ziel, Gott zu verherrlichen. On miał ten jeden cel, by uwielbić Boga.
Und der Herr Jesus hat das getan. I Pan to uczynił. Und er kam, wie steht es hier, zu ihm. I tak jak tu jest napisane, podjechał do niego. Und der Herr Jesus sah, dass dieser Mann lebte. I Pan Jezus zobaczył, że ten człowiek żył jeszcze. Sehen wir noch Menschen, die noch Leben haben? Czy my zauważamy wokół siebie ludzi, którzy jeszcze mają życie? Haben wir noch Barmherzigkeit mit solchen elenden Menschen? Czy mamy miłosierdzie wobec takich biednych ludzi? Vielleicht ist das die Botschaft heute für dich. Może to poselstwo dzisiaj jest dla ciebie. Das Wort Gottes ist sehr reichhaltig in seiner Interpretation. Bo Słowo Boże jest bardzo obfite w tej interpretacji. Er kam hin und er sah ihn. Podjechał do niego i ujrzał go. Der Herr Jesus nimmt Kenntnis von uns allen. Pan Jezus ogląda nas wszystkich, przygląda nam się. Und zauważa nas. Und er wird innerlich bewegt. I wzruszył się. Das ist eine Eigenschaft, die der Herr Jesus immer zeigt, wenn er mit Sünde konfrontiert war. To jest właśnie ta cecha Pana Jezusa, gdy on jest skonfrontowany z grzechem. Litość, ulitował się. Er wurde innerlich bewegt. Wzruszył się wewnętrznie. Poruszony został wewnętrznie. Wie herrlich beschreibt er das, diesen Gesetzgelehrten, indem er sagt, er trat hinzu und verband seine Wunden. Jakże pięknie to jest tutaj opisane, gdy Pan mówi do tego uczonego, i podszedłszy, opatrzył rany jego. Ein Verbinden der Wunden. Opatrzenie ran. So wie wir in Ezekiel 34 lesen. Tak jak w Ezechiela 34 możemy przeczytać. Von diesem herrlichen Hirten. O tym wspaniałym pasterzu. Er nimmt sich seiner Schafe an. On ujmuje się za swoimi owcami. Und er gießt Öl und Wein darauf. Zalewając je oliwą i winem. Haben wir das immer bei uns? Czy mamy to zawsze ze sobą? So ein Erste-Hilfe-Paket? Taką apteczkę pierwszej pomocy? Dieser Samariter hatte alles bei sich. Ten Samarytanin był w to wszystko wyposażony. Er hatte Wein bei sich. Miał wino ze sobą. Und er hatte Öl bei sich. I oliwę. Öl, ein Bild des Heiligen Geistes. Oliwa, obraz Ducha Świętego. Wie wir aus Zacharia 4 wissen. Jak to możemy wiedzieć z Zachariasza 4. Und Öl ist ein und ein Wein ist auch ein Bild des Heiligen Geistes, durch den wir Freude bekommen dürfen. A wino też jest obrazem Ducha Świętego, przez którego możemy otrzymywać radość. Bis heute Freude. Po dziś dzień tą radość. Über eine Freude, die wir gerade in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erleben dürfen. Tą społeczność, tą radość, którą możemy czerpać ze społeczności z Panem Jezusem. Wie schreibt das der Johannes so schön, tak jak to Jan napisał, in 1. Johannes 1, 1. Jana, 1. rozdział, da schreibt er, und zwar in Vers 3 am Ende, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Trzeci wiersz, druga część, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Dieser Wein war da zur Freude. To wino było ku radości. Ein Bild des Heiligen Geistes nach dem Öl. Und dann setzt er ihn noch auf sein eigenes Tier. To był ten obraz Ducha Świętego i po czym wsadził go na swoje zwierzę. Er hatte alles da. Wszystko miał. Es war alles bereit. Wszystko było przygotowane. Und auch dieses Tier als Träger dieses unter die Räuber gefallenen. I również to zwierzę, które mogło go powieść tego, który był na wpół umarły. Stellt er dem unter die Räuber gefallenen zur Verfügung. I on to wszystko daje jemu, oddaje w jego dyspozycję, jak gdyby. So reich ist ein Samariter. Tak. Bogaty jest ten Samarytanin. Aber er ist noch nicht fertig. Er führt ihn in eine Herberge. Ale jeszcze to nie wszystko. Zawozi go do gospody. Und trug Sorge für ihn. I opiekuje się nim. Wie herrlich ist das, der Herr Jesus, dieser wahre Samariter, gibt Sorge für diesen unter die Räuber gefallenen. Jakże to jest wspaniałe, że Pan Jezus, ten prawdziwy Samarytanin, tak się troszczy. Und wenn wir den Ausdruck Herberge lesen hier,
A gdy czytamy to wyrażenie gospoda, ein Haus, dom, wo dieser Wirt ist, gdzie jest ten gospodarz, ein viertes Bild von dem, was der Heilige Geist für uns ist, indem er uns versorgt. Jest to czwarty obraz tego, kim jest Duch Święty dla nas, jak on o nas dba, zaopatruje nas. Dann möchte ich dieses Bild der Herberge vergleichen. To ten obraz gospody chciałbym porównać mit der Versammlung, dem Haus Gottes, der Kirche. Z obrazem zgromadzenia, domu Bożego, kościoła. Er führt dort hinein. On tam wprowadza. Und versorgt ihn. I opiekuje, zaopatruje go. Und es scheint alles sehr plötzlich zu gehen. I wydaje się, że to wszystko idzie tak szybko. Denn am nächsten Tag schon zieht er weiter. Bo następnego dnia on wyrusza w drogę. Ohne vorher zwei Denare herauszuziehen. I wydaje wcześniej te dwa denary. Ein Denar war der Tagelohn eines Tagelöhners. Jeden denar to była zapłata za jeden dzień pracy pracownika. Das reichte gerade für einen Tag. To wystarczało na jeden dzień. Ist da vielleicht eine Anspielung auf diesen einen Tag? Czy to jest może wskazówka na ten jeden dzień? Den wir übertragen können für die Periode der Gnadenzeit, zwei Tage, 2000 Jahre? Jeśli, czy możemy, być może, możemy to tak przenieść na obecny czas łaski, jeden dzień, 1000 lat, i, czyli dwa denary, czyli 2000 lat? Wie uns Hosea 6 das auch beschreibt, dass das zwei Tage sind. Tak jak nam to też Ozeasz opisuje, że dwa dni to będą. Oder haben die zwei denare noch eine andere Anspielung? A może te dwa denary mają inne znaczenie? Denn in dem nächsten Abschnitt, den wir lesen, spricht der Herr Jesus zu der Maria. Im nächsten Abschnitt. Bo w następnym urywku Pan Jezus mówi do Marii. Er spricht das Wort Gottes zu der Maria. Mówi do niej Słowo Boże. Und sie hört zu. I ona też się przysłuchuje się. Und in Kapitel 11, Vers 1 bis 4. A rozdział 11, od 1 do 4 wiersza. Wird das Beten uns vorgestellt. Mamy obraz modlitwy. Vielleicht sind diese zwei Denare auch ein Bild von dem Wort Gottes und dem Gebet. Może te dwa denary też są obrazem na Słowo Boże i na modlitwę. Dieser Samariter gab es dem Wirt. Ten Samarytanin dał je temu gospodarzowi. Und sagt, trage Sorge für ihn, was irgend du dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. I mówi do niego, opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, to ja w drodze powrotnej oddam ci. Wenn ich zurückkomme. Gdy wrócę. Ich komme wieder. Przyjdę znowu. Der Jesus kommt wieder. Pan Jezus przyjdzie znowu. Ist das nicht eine gewaltige Zusage? Czyż to nie jest potężna zapowiedź? Hier so herrlich eingearbeitet in dieses Gleichnis? Tak wspaniale, można powiedzieć, obrobiona czy opracowana w tym podobieństwie. Und indem der Herr Jesus das hiermit abschließt, das Gleichnis, i gdy Pan zamyka to podobieństwo, kommt jetzt die geistliche Aufgabe für diesen Schriftgelehrten, den Gesetzgelehrten. Teraz mamy duchowe zadanie dla tego uczonego w piśmie. Lass uns mal genau lesen, was dort steht. Przeczytajmy dokładnie, co jest napisane. Der Herr Jesus stellt eine Frage. Pan Jezus stawia pytanie. Und zwar diesen Gesetzgelehrten gerade. Temu uczonemu w zakonie. Der, wie ich gerade gesagt hatte, tak jak to już powiedziałem, sich sofort in diesem unter die Räuber gefallenen widersah. Który widział siebie, od razu widział siebie jako tego, który został napadnięty przez zbójców. Der Herr Jesus sagt, wer von diesen dreien? Pan Jezus pyta go, który z tych trzech? Meinst du? Zdaniem twoim. Ist der nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen war? Był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców. Die Frage ist nicht ganz einfach. To pytanie nie jest takie proste, jakby się wydawało. Die muss man zweimal lesen. Dwa razy musimy je przeczytać. Der Herr Jesus versetzt diesen Gesetzgelehrten jetzt ganz aktiv. Teraz Pan Jezus stawia go w tej, po tej aktywnej stronie, czyli on ma się wytężyć. In diesen halbtoten Menschen. I teraz przedstawia go jako tego półumarłego. Du bist der halbtote Mensch. Ty jesteś tym półumarłym. Und aus dessen Sicht heraus, i z tego punktu widzenia, wer ist der nächste von ihm ausgesehen? On go pyta, kto jest tym bliźnim tego właśnie na pół umarłego? Er sollte sich in diese andere Person hineinversetzen. Czyli on jakby miał wejść w skórę tej innej osoby. Das fällt uns Brüdern schon mal schwierig.
Nam braciom to się może często trudno wydaje. Unsere Schwestern schaffen das besser. Nasze siostry potrafią łatwiej się tak sobie to wyobrazić. Sie können sich schon mal in die Gefühle auch von Kindern hineinversetzen. Bo one lepiej potrafią wczuć się w uczucia dzieci na przykład. Aber der Herr Jesus macht das jetzt aktiv. Ale Pan Jezus właśnie tak chce, by on to uczynił. Wer ist da diesem einem der nächste gewesen? Kto jest tym bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Und der Gesetzeslehrer wusste ganz genau, wer das war. I ten uczony w zakonie dokładnie wiedział, kim, kto to był. Wisst ihr, was der in seinem Kopf hatte? Wiecie, co on miał w swojej głowie? Der Samariter. Ten Samarytanin. Aber er wollte das nicht aussprechen. Ale on nie chciał, nie potrafił tego wypowiedzieć. Das war ein verachtetes Wort. To było dla niego znieważające słowo. Und deshalb gibt er diese wunderbare Antwort in Vers 37. Dlatego on daje tą wspaniałą odpowiedź w 37 wierszu. Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Ten, który się ulitował nad nim, albo ten, który okazał mu miłosierdzie. Er tat etwas. On uczynił coś. Dieser eine Samariter tat Barmherzigkeit. Ten Samarytanin okazał, uczynił miłosierdzie. Und was, das war der einzige, der wirklich der nächste für ihn war. I to był właśnie ten jedyny, który był mu tym bliźnim. Und jetzt kommt der abschließende Satz. I teraz mamy to końcowe zdanie. Der für viele eine große Frage immer noch ist. Które dla wielu jest jeszcze tym potężnym czy wielkim pytaniem. Denn der Herr Jesus sagt, bo Pan Jezus mówi, geh hin und tu du ebenso. Idź i ty czyń podobnie. Was sollte der tun? Cóż on ma czynić? Er war doch da, halb tot. Przecież on był tym na pół umarłym. Er konnte nichts tun. On nic nie potrafił uczynić. Er konnte nur Barmherzigkeit annehmen. On mógł to miłosierdzie tylko i wyłącznie przyjąć. Was konnte er wirklich tun? Cóż on mógł uczynić tak naprawdę? Gar nichts. Nic, zupełnie nic. Er musste die Barmherzigkeit des Herrn Jesus, die Gnade des Herrn annehmen. On musiał to miłosierdzie i tą łaskę Pana przyjąć. Dies kostenlos. To jest za darmo. Da kannst du nichts für tun. Nic nie możesz za to oddać, zrewanżować się. Armer Gesetzgelehrter, du fragst, was du tun musst. Ty biedny uczony w piśmie czy w zakonie, ty pytasz, co możesz uczynić. Der da vor dir steht, den musst du annehmen. Ten, który stoi przed tobą, tego musisz przyjąć. Du bist gekommen, ihn zu versuchen. A ty przyszedłeś, aby go próbować. Aber du wirst gehen, indem du dich vor ihm niederbeugen musst. Ale ty odejdziesz w tym, że będziesz musiał przed nim się ugiąć, czy ukłonić. Indem du ihn annehmen musst. W tym, że ty musisz jego przyjąć. Gehörst du vielleicht noch dazu? Czy ty też może należysz do niego, do tej grupy? Der du irgendwie glaubst, etwas tun zu müssen? Który myślisz, czy myślisz może, że coś możesz i musisz uczynić? Du kannst nichts tun. Nic nie możesz uczynić. Du kannst nur ihn annehmen. Możesz tylko jego przyjąć. Wie herrlich groß ist dieses Gleichnis. Jakże wielkie, jakże wspaniałe jest to podobieństwo. Wie tief sind die Gedanken Gottes. Jakże głębokie są te myśli Boże. Und wie herrlich, indem die Barmherzigkeit so vorgestellt wird. I jakże to jest wspaniałe, gdy to miłosierdzie jest nam tak przedstawione. Und gerade das Evangelium nach Lukas ist das Evangelium der Gnade. I właśnie ta Ewangelia Łukasza jest tą Ewangelią mówiącą o łasce. In Matthäus und Markus i w Mateusza i w Marku kommt das Wort Gnade nicht einmal vor. Nie ma ani raz nie jest wymienione słowo łaska. Aber in Lukas entfaltet es sich. Ale w Łukasza to się rozwinęło. Und gerade auch das Wort Barmherzigkeit. I też to słowo miłosierdzie. Ist das noch Manna für uns? Czy to jest jeszcze tą manną dla nas? Ist das noch Speise für uns? Czy to jest jeszcze tym pokarmem dla nas? Dass wir wirklich erkennen, dass alles Gnade ist? Że możemy naprawdę poznać, że wszystko jest łaską. Lasst uns gegenseitig ermutigen. Chciejmy się wspólnie czy wzajemnie pocieszać, posilać. Auch diese Gnade weiterzugeben. Aby tą łaskę podawać dalej. Wir dürfen Stimmen sein. My możemy być tylko tymi głosami. Um das herrliche Wort Gottes weiterzugeben. Aby to wspaniałe Słowo Boże podawać dalej. Wir haben gestern noch gehört, predige das Wort. Wczoraj też jeszcze mogliśmy słyszeć, głoś Słowo. In seiner Klarheit und in seiner Vollheit.
jego czystości i w jego szczerości. Und lasst uns Menschen noch in die Herberge führen. I chciejmy ludzi przyprowadzać do gospody. In diese herrliche Versammlung. Do tego wspaniałego zgromadzenia. Die nicht uns gehört, sondern ihm gehört. Które nie należy do nas, tylko do niego. Möge der Herr sein Wort segnen. Oby Pan pobłogosławił swoje słowo.